Kwartet z Poznania wystąpił w koncercie muzyki instrumentalnej w kościele Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży. Koncert został zorganizowany w ramach festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża. Kwartet tworzą muzycy związani z Filharmonią Poznańską. Tytuł jest żartobliwy, może troszeczkę kontrowersyjny, Słoń na trąbie, rumbe, rąbie. Na dodatek w kościele przy klasztornym po raz pierwszy koncertowo u ojców kapucynów. Postanowiliśmy pierwszy raz wystąpić właśnie w tym miejscu, bo ciągle poszukujemy pięknych miejsc architektonicznie, ale i dobrych akustyk. W tym roku ten koncert postanowiłem zaproponować znakomitym instrumentalistom z Poznania, którzy są związani na stałe z Filharmonią Poznańską i z Teatrem Wielkim w Poznaniu. Puzoniści. Jest to ewenement w skali kraju, ponieważ spotyka się rozmaite kwartety dęte czy kwartety smyczkowe, natomiast skład taki stricte puzonowy jest tak naprawdę niespotykany. Zatem mamy tę możliwość i szansę usłyszenia wspaniałej muzyki od Jana Sebastiana poprzez Józefa Haydna aż do Gershwina. Przed melomanami z Łomży i kraju, którzy specjalnie przyjechali na festiwal, jeszcze wiele muzycznych atrakcji. W tym roku na 22. Festiwal Muzyczny Dni Drozdowo-Łomża 2015 zaplanowałem 22 koncerty. Na 22. festiwal 22 koncerty rozciągnięte na przestrzeni 2 tygodni, a tak naprawdę 15 dni. Dlaczego? No, proszę Państwa, taki mały jubileusz i cichy jubileusz obchodzę w tym roku. 30 lat pracy artystycznej. Zatelefonowali do mnie z Warszawy, z Polskiego Instytutu Teatralnego. Panie Jacku, czy Pan sobie wyobraża, że Pan w tym roku ma jubileusz? Więc byłem sam zaskoczony. Natomiast taki oficjalny jubileusz, również 30-lecia pracy artystycznej, obchodzi w tym roku znany Państwu Dariusz Wójcik, który zaśpiewa dla niego główny koncert w Muzeum Diecezjalnym w Łomży. Na tym koncercie zaśpiewa repertuar, którego Państwo w jego wykonaniu nie słyszeli, bo będzie to taka plejada utworów i wielkich kompozytorów. Od Jana Sebastiana Bacha, którego wykona arię Grosser Herr, Wielki Panie, z Weihnachtsoratorium, czyli z oratorium na Boże Narodzenie, poprzez Confutatis z Requiem Verdiego, poprzez arię Wolfganga Amadeusza Mozarta z Czarodziejskiego Fletu, a będzie to aria Sarastra. Zaśpiewa również pieśni polskie, no i zaśpiewa repertuar ten taki bardzo popularny, który znany Państwu jest bardzo dobrze.
Thank you.